Poproszę kawę. Jaką? Z ekspresu i z mlekiem. Przepraszam, ale mamy tylko sypaną po turecku. To po co pani pyta jaką? Bo tak wypada. A ponadto sypimy albo do filiżanki, albo do szklanki. To poproszę do filiżanki. Pan może z Chrubielowa? Z Lublina? Nie, też nie. To skąd? Pani Angeliko! Dwa razy jeszcze, poproszę. To samo szkło. Adidasa tutaj nie mamy. I tak pan pewnie tylko przejazdem? Nie, zatrzymam się tu. Na jakiś czas. Tutaj? W takiej dziurze? Nie zna pan ciekawszych miejsc? Proszę. Miejsce nasze jest tam, gdzie my jesteśmy. No wie pani, tam skarb twój, gdzie twoje serce. Ładne. Tutaj nikt tak nie mówi. To za toaletę. I kolę poproszę. Przepraszam, nie wiesz, gdzie tu jest plebania? Nie, niestety, nie wiem. Za wyjściem w lewo. Koło kościoła. Proszę. Dziękuję. No? Panie Marciniak, pan wypije spokojnie to piwo. Wypiję. Pani zdrowie wypije, pani Angeliko. Widzi pan, jak tu ludzie są? Cały dzień tak siedzą. I piją też cały dzień. Jak mają zasób. To pewnie tutaj jedyna rozrywka. No i telewizja. A wie pan? Ja to mam nawet 76 kanałów z satelity. No i co? Nic. Nawet pan nie wie, jak tu się można nudzić. Co ty tu robisz? Pracuję. Ty? Moja żona za barem? Gdzie Teresa? Poszła do lekarza. Musiała. Idź do domu. No a klienci? Ktoś musi obsługiwać. Już nie. Zamykamy! Wolno domu. A ty co, nie słyszałeś? Janusz, proszę. Dzięki za kawę. Było mi bardzo miło. Do mnie mówisz? Tak. I współczuję temu, który swój zapiekły żal kieruje przeciw bliskim. Jak mówi Pismo Święte. A teraz? Teraz komu współczujesz, co? A teraz? Nieźle. A teraz? Przepraszam, ale... ale nie miałem trzeciego policzka. Krew ci leci z nosa. Panie Tracz.